Podstawową zaletą jest zastosowanie tutaj napędu hybrydowego. Silnika elektrycznego, który wspomaga silnik spalinowy wolnosący o zapłonie iskrowym. Zastosowanie hybrydy w terenie mocno zurbanizowanym, na terenie osiedli, powoduje, że pojazd jest przede wszystkim bardzo cichy. Pojazd nie emituje dużo hałasu, nie emituje dużo dwutlenku węgla i w służbie jest również, wprowadza pewien element zaskoczenia dla sytuacji, gdzie w miejscach zagrożonych trzeba podjąć mocno szybką, pilną interwencję. Dokładnie 3 lata już realizujemy program właśnie Zielone Patrole Opolskiej Policji. Jest to dofinansowanie w ramach państwowych jednostek budżetowych, więc każdego roku do końca marca komenda składa wniosek na zapotrzebowanie na ilość pojazdów. Oczywiście no, sami sobie to określają jako beneficjent. No i przez te 3 lata fundusz dofinansował 1 600 000 zł do patroli. Zakupionych zostało 26 samochodów w ciągu 3 lat, więc myślę, że jest to niemała ilość na województwo opolskie. Oczywiście potrzeby są zgoła większe. Ponad 500 środków transportu, które posiada Komenda Wojewódzka Policji w Opolu do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa, więc te 10 pojazdów to jest naprawdę znaczący wkład, jeśli chodzi o unowocześnienie, no i w tym momencie również ten aspekt ekologiczny, który dla nas jest równie istotny, co sama realizacja zadań, jest znaczącym wkładem na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Gdzie te samochody będą służyć? Te samochody trafią do wszystkich, do większości, powiedzmy tak, komend powiatowych i naszej komendy miejskiej tutaj w Opolu. Będą głównie do zadań prewencyjnych, myślę, że zasadniczo wesprą również działalność służby dzielnicowego, który przemieszcza się w takich terenach bardziej miejskich, zurbanizowanych i ten napęd właśnie ekologiczny tak będzie wykorzystywany w 100%. Przede wszystkim oszczędność w paliwie. Ten pojazd w cyklu mieszanym potrafi służyć w naszej ocenie oszczędną ilość paliwa, bo od 3,5 do 5 litrów benzyny. Pojazd jest zasilany silnikiem spalinowym wolnosącym o mocy 94 koni mechanicznych i wspomagany jest silnikiem elektrycznym. W sumie na etapie współpracy dwóch elementów, dwóch źródeł zasilania uzyskujemy moc 145 koni mechanicznych. Jak to się przekłada na trakcję? To jest około 172 km maksymalnej prędkości i jeżeli chodzi, mówimy tutaj o przyspieszeniu, to około 10,8 sekund do setki ten pojazd potrafi się rozpędzić. Ale w sytuacji, gdzie będzie wykorzystywany, czyli na osiedlach, w naszych miastach powiatowych, w mieście wojewódzkim, ten pojazd jest w naszej ocenie dynamiczny i dzięki niemu będzie można szybko zareagować na interwencję. No nie wszystko można sfinansować za jednym razem, więc systematycznie komenda te samochody wymienia bądź dokupuje nowe, żeby wspomóc istniejący tabor. No i oczywiście w przyszłym roku kontynuujemy program. Jak najbardziej mamy w planach dofinansowanie, czy już mamy podpisaną umowę na dofinansowanie kolejnych 5 samochodów dla komendy. No i myślę, że no na tym nie koniec. Kolejne lata i kolejne tabory dla opolskiej policji.